Witam Państwa, Robert Dzięba, redakcja Miasto Kobrzech.pl, Dariusz Zawadzki, Jacek Wojciech. Dzień dobry. Nasi goście. No i właśnie zwierzył nam się zastępca prezydenta, że będzie wzięty w kamasze. To bardzo ciekawa informacja. traktuję to oczywiście żartobliwie, ale sprawa jest poważna, dlatego że wojewoda wyznaczył mnie jako osobę reprezentującą zarząd gminy, tak powiem, do odbycia wyższego kursu obronnego na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. I myślę, że będzie to bardzo interesujące. Tak? To będzie grabienie liści przed gmachem, czy co? Ja nie mam pojęcia. Czy praca sztabowa. Nie, to są poważne, wbrew pozorom, ja się uśmiecham, nie? Bo to będzie trwało tydzień albo dwa, w zależności od tego, w jakim systemie to będzie. Uśmiecham się z tego, ale traktuję sprawę bardzo poważnie. To nie ma znaczenia, który wojewoda, sprawa jest poważna, a jeżeli pełni się taką funkcję, jaką ja pełnię dziś i posiadanie takiej kwalifikacji jest wymagane, to dobrze je mieć. Rozumiem. Proszę Państwa, przechodzimy do spraw bardziej poważnych. Dzisiaj napisaliśmy o petycjach. Drugiej petycji, bo pierwsza już odbiła się chyba echem nawet i w dość dużej części regionu. Ta petycja dotyczyła rozbudowy Urzędu Miasta. 150 osób się podpisało za tą rozbudową. Wczoraj tutaj na tej kanapie również za tą rozbudową optował wójt Włodzimierz Popiołek, wskazując, że to jest dobre miejsce i centrum miasta powinno jednak utrzymać funkcję Urzędu Miasta Kołobrzeg. A co za tym idzie, żeby nie przenosić też, bo to też było w tej petycji jasne. Ujęte. A teraz pismo złożył się, okazuje, do Rady Miasta pan radny Henryk Minkowski. No i co się okazało? Proszę Państwa, jak informują nasi zaufani informatorzy, pokazało się, że są tam osoby, które nie żyją, więc podpisali i umarli. No i okazuje się, że są tam też osoby, które wskazują, że albo nie podpisały, albo zostały wprowadzone w błąd, że nie to im mówiono, pod czym oni się podpisywali. No niemniej jednak okazało się, że te podpisy, przyznał to pan Henryk Minkowski, były zbierane na przestrzeni ostatnich 2 lat i to było robione w momencie, w którym przed tym, zanim ta decyzja o rozbudowie upadła. Wówczas był taki ferment społeczny. No, będziemy pytali pana Henryka Minkowskiego, mam nadzieję, że nam opowie o tym, dlaczego zdecydował się dopiero teraz tę listę w ten sposób przedłożyć, a nie pozbierać nowe podpisy. Ale panowie, co wy na to? Zwłaszcza, że pomysł rozbudowy miasta, Urzędu Miasta ma teraz stanąć znowu na sesji najbliższej. Dariusz Zawadzki. Ja powiem w ten sposób. No, sprawa budzi emocje. Od początku budziła emocje. No, nie spodziewałem się, że Henryk Minkowski sięgnie po jakieś archiwalne podpisy. Myślałem, że jest na tyle doświadczonym samorządowcem i na tyle doświadczonym radnym, że będzie, zwłaszcza w roku wyborczym, będzie bieżące podpisy zbierał od mieszkańców, będzie chodził, będzie tłumaczył, będzie namawiał do tego, żeby protestować przeciwko rozbudowie. No niestety moim zdaniem poszedł na łatwiznę, wyciągnął archiwum z szafy i no co odbyło się rykoszetem, ponieważ jak przeczytałem dzisiaj przed tym programem u Ciebie artykuł, no gros tych osób już nie żyje, nie żyje znaczy, na tym gros świecie. Może nie, ale są tam osoby po prostu, które jest odeszły. Już co najmniej niesmaczne. No, co mogę powiedzieć? No, błąd, jak to się mówi, nowicjusza wręcz. Nie wolno takich rzeczy robić, że składa się petycję z konkretną datą, bo tam jest data wpływu do Rady Miasta. Potwierdzam to. Szanowni Państwo, jako przedstawiciel urzędu potwierdzam to, że pod tą petycją są dane osobowe osób, które co najmniej od 2 lat nie żyją. I niestety tak jest. Jest też dużo osób, które nie przypominają sobie, że składały podpis pod tego typu petycją. Jako ciekawostkę powiem, że są tam podpisy. Zawsze apeluję do ludzi, czytajcie, co podpisujecie, zastanówcie się, zanim to podpiszecie, ponieważ tam jest tytuł i był tytuł, przeciwko czemu ludzie protestują, ale podpisała się połowa kadry jednej ze szkół podstawowych, więc jak mi tłumaczyła jedna z nauczycielek, widocznie podsunął nam do podpisania ten dokument ktoś, komu bardzo ufamy, więc może kolega ze szkoły, może związkowiec, nie wiem, nie chcę tego roztrząsać. Docierają do nas informacje, że ludzie gremialnie chcą wycofywać swoje poparcie dla tej petycji, dla tej konkretnej petycji. Nie wiem, wydawało mi się, że jak się chce zaprotestować przeciwko czemu, to nie trzeba zbierać, nie wiem, 500, 400, 300 podpisów. Nawet jeżeli ktoś zbierze 10, 20 podpisów, to i tak potraktowalibyśmy to ze śmiertelną powagą. Bo to jest głos mieszkańców. Bo to też jest głos mieszkańców i trzeba te kwestie rozważyć. I okazuje się, że ludziom się to nie podoba i nie chcą mieć z tym nic wspólnego. No tak, tylko teraz będziemy dywagowali na temat tego, komu bardziej się nie podoba i czy to jest większa liczba mieszkańców. No tego, czy to idzie w tym
tym kierunku, czy nie jest Rada Miasta. Z mojego punktu widzenia nie ma to żadnego znaczenia. Wpłynęła jedna petycja, w drugiej petycji, gdyby nie było takich zastrzeżeń, to pewnie byłaby potraktowana z taką samą powagą, jak ta pierwsza petycja. Radni by rozstrzygnęli te kwestie w głosowaniu i temat jest zamknięty. A tak mamy sytuację niesmaku. Coraz więcej osób nas pyta, czy to prawda, że na tej liście znajdują się osoby, które nie żyją. Tak, potwierdzam, znajdują się takie osoby. Ja nie wykluczam, że te osoby kilka lat temu mogły podpisać taką petycję, ale nie wolno takich rzeczy robić. No. Dzisiaj zresztą tak nie zapytamy o to. To już nie jest... No nie może w międzyczasie zmieniłyby zdanie. Może nie znały argumentów. No, nie wiem. No. Debata publiczna się toczy i warto w niej brać udział, ale niekoniecznie posługiwać się takimi metodami. Ale taka petycja, to tak jak rozmawialiśmy, jest to wprowadzenie urzędu w błąd. A tak, no to jest wprowadzenie urzędu w błąd. No zobaczymy, jakie będą tego w takim razie dalsze kroki, zwłaszcza, że to wpłynęło do Rady Miasta. Tak? No, więc... Komisja Prawa będzie się tym zajmowała, z tego co się orientuje. No to jest ciekawe, nie ulega wątpliwości. Natomiast panowie, kolejna sprawa, o której musimy sobie powiedzieć, to jest sprawa pani dyrektora Wypaśki Koszel, która odbija się coraz większą czkawką, a na pewno coraz większym echem, bo już nawet Gazeta Wyborcza, widziałem, pisała i coraz więcej instytucji się tym zajmuje. Wiem, że chyba no, nawet ogólnopolskie media się mają tą sprawą zająć, bo ciekawi ona wszystkich. No i pytanie teraz, co będzie dalej? Jacek Woźniak, bo oświatą w Kobrzegu Jacek Woźniak się zajmuje, tego zapytam o to. I korzystając z okazji, że rozmawiamy na antenie, powiem bardzo wyraźnie osobom, którym wydaje się, że, a takie komentarze się pojawiają i na Facebooku, i na portalach internetowych, że to jest kwestia, którą szczegółowo powinien zająć się prezydent miasta, to odsyłam wszystkich do artykułu 10 Prawa Oświatowego, który wyraźnie rozróżnia kompetencje organu prowadzącego i kompetencje organu nadzorującego. Ocena tego, co się wydarzyło w tej szkole, to jest kompetencja organu nadzorującego, czyli kuratorium oświaty i zachodniopomorskiego kuratora oświaty. I z informacji, które ja posiadam, kuratorium oświaty tą sprawą się zajmie, dlatego że myśmy analizowali, prezydent jest na Europie i to też utrudnia nam trochę komunikację, analizowaliśmy ten przypadek i uznaliśmy, że należy go skierować do kuratorium. Spotkałem się z panią dyrektor i uzgodniliśmy, że ona sama wystąpi do kuratorium, żeby kuratorium zbadało poprawność postępowania szkoły w tym zakresie. Z kolei, jeżeli państwo mnie pytacie i pytacie mnie, wy koledzy, o moją prywatną ocenę tego, to powiem tak, i powiedziałem to zresztą pani dyrektor, że nie podobało mi się oświadczenie, które się pojawiło na stronie szkoły, a szczególnie ten fragment poświęcony problemom uczennicy. Uważam, że tego typu informacje nie powinny się znajdować na stronie szkoły. Nie chcę rozwijać tematu, bo nie chcę uderzać w to dziecko. Z kolei jako były dziennikarz miałem dostęp do tego felietonu, bo to chodzi o felieton, który dziewczynka napisała i który rzekomo nie przeszedł tam komisji wewnątrz szkolnej, która miałaby skierować ten felieton. Pani polonistki chyba, z tego co pamiętam. Ja nie wiem, kto tam jest polonistką. Nie pytałem o to, nie rozstrzygałem tego, ale felieton czytałem. Jako był dziennikarz powiem, że felieton jest świetny. No mi się ten felieton spodobał. On jest mocny, on jest twardy. On porusza bardzo istotny problem młodzieży. Nie tylko młodzieży, nas dorosłych, w świecie polityki. To, o czym ta dziewczynka napisała, to jest rzecz na porządku dziennym. I wydaje mi się, że akurat kiedy pojawia się taki problem, a widać po treści, że dziewczynka jest wyjątkowo uzdolniona, jeżeli chodzi o kwestie spojrzenia na swego typu problemy, można wyciągać określone wnioski. Po rozmowie z panią dyrektor wiem, że ona wyciągnie z tego wnioski na przyszłość w tej kwestii pedagogicznej. Nie? Przy czym no nie do końca podoba mi się to, w jaki sposób tam postąpiono. Skończy się pewnie tym, że dziewczynka z tej szkoły odejdzie, matka to zapowiedziała. No to prawda. Szkoda, bo tego typu sprawy powinny być rozstrzygnięte w murach szkoły tak naprawdę, a nie być wyciągane na szerszym gremium. Bo to nikomu prawdopodobnie ani niczemu nie służy. Powinny być, natomiast z drugiej strony ja mogę wam powiedzieć w ten sposób, że irytuje mnie, że poloniści biorą się za dziennikarstwo. Poloniści z dziennikarstwem mają jak najmniej wspólnego, poza tym, że umieją pisać. Tak? Murarz, jeżeli murarz buduje budynek, to nie znaczy, że potrafi go jeszcze zaprojektować i odebrać. To są dwie całkowicie odrębne rzeczy. Zawsze słabo oceniałem polonistów jako dziennikarzy, mówię to wprost, jako osoba, która tym się para i odwrotnie, dlatego że oni zawsze źle oceniają ludzi. Dlatego że, żeby być dziennikarzem, to przede wszystkim trzeba być ciekawym świata, a nie umieć pisać tekst. Tekst zawsze się skleci i on nie zawsze musi być literacko poprawny, dlatego że kwestia reportaży to jest zupełnie inny gatunek. Gatunek
podstawowy, jakim jest felieton, czasami wystarczy mieć dobre zaczęcie. No jest to subiektywne spojrzenie na pewne tematy. To jest felieton na jej poziomie rozwojowym i do tego też trzeba również się odnieść. Szczerze? Nie, w mojej ocenie nawet na wyższym, dlatego że sposób spojrzenia na pewną problematykę wykazuje... nie chciałem użyć takiego określenia wyższego poziomu świadomości wśród młodzieży. Ja bym powiedział, że to jest wrażliwość. Może wrażliwość. Poruszyła temat bardzo poważny. No zgadza się. Mówię, ten temat obija się również o życie dorosłe, a w polityce to już w ogóle. Mhm. Mówimy, proszę Państwa, o swego rodzaju przemocy psychicznej polegającej na powielaniu pewnych zachowań typu plotka. Ja pamiętam, jak jeszcze funkcjonowała, kiedy ja zaczynałem swoją przygodę z dziennikarstwem, już takim pisanym, była gazetka Łomot, ona przecież ukazuje się po dziś dzień, ale ja pamiętam jeszcze ten Łomota, kiedy my pracowaliśmy za starych dobrych czasów jeszcze Marcina Jerzyka i osób przede wszystkim związanych z liceum imienia Mikołaja Kopernika, nie, właśnie, z liceum imienia Sienkiewicza. Była taka próba, żeby to połączyć, to się nie udało. W Koperniku nikt nie był zainteresowany, przynajmniej kiedy jeszcze ja byłem uczniem tego Kopernika i w sumie byłem taką podrzutką w tej redakcji Łomotu. Ja pamiętam, o czym my pisaliśmy, jakie ważkie tematy czasami się poruszało z punktu widzenia uczniów. I nie te, potem trochę zelżało, potem jak się zmieniły pokolenia, patrzono troszkę na to inaczej, jak poloniści twardo położyli swoją łapę. Z całym szacunkiem oczywiście dla nich, bo uważam, że ta gazetka dalej ma wysoki poziom i ona zasługuje na uznanie. Bardzo wysoki poziom, mi się bardzo ta gazeta podoba. I ona zasługuje na uznanie. U nas była troszkę inna wizja, byli buntownicy, którzy by tam najchętniej podłożyli taczkę trotylą pod szkołę, żartując oczywiście, ale widzieliśmy również to, co złego w szkole się dzieje i też chcieliśmy o tym pisać, uważaliśmy, że te kwestie są ważne i nam na to pozwalano, znaczy nie było czegoś takiego, był nadzór merytoryczny, ale nikt nie wysadzał nam tego w powietrze. A muszę powiedzieć, że nawet jak skrytykowano ten materiał, to zapytano nas o proste rzeczy, dowody. Zapytano nas o rzeczy wynikające z gruntu natury kwestii prawnej, legalnej, czyli jeżeli już chcesz kogoś wziąć, mówiąc krótko, na grillowanie, to powiedz, co możesz mu udowodnić, bo to, że ktoś go oskarża, to jest jedno, ale pytanie, czy sprawdziłeś, pytanie, czy zrobiłeś i jakie mamy dowody ku temu. Bardzo ważna szkoła, tak? Kiedy zaczyna się pewnego rodzaju lekcję czy przygodę z dziennikarstwem, taką lekcję od nauczyciela dobrze jest dostać, że to potem wiąże się z pewnego rodzaju odpowiedzialnością, już nie tylko karną, ale przede wszystkim odpowiedzialnością za słowo i dziennikarz musi tego robić. Ta szkoła... pamiętam to dobrze i dobrze to odbierałem, pomimo, że ten tekst nigdy się nie ukazał, może i szkoda. Rozwinąłem to potem w Gazecie Kobrzyskiej, pamiętam, taki wielki materiał się ukazał pod tytułem Czy uczeń jest tylko uczniem? I to miało też swoje potężne reperkusje, choć pamiętam, że sprawa teoretycznie chyba niespecjalnie się odbiła, ale niestety dzieli społeczeństwo. Tak mamy dzisiaj również, tak, że tu prezydenta... No ja bym na przykład chciał, żeby prezydent zabrał głos i powiedział, co na ten temat myśli. Dobrze robi to zastępca prezydenta. No prezydenta nie ma, okej. Ale z drugiej strony już widziałem teksty, że dziennikarze są źli. Tu akurat Anna Buchner-Wrońska, żona, o takich rzeczach napisała. No, a gdzie mają z drugiej strony pójść rodzice, jak mają problem ze szkołą, z panią dyrektor? Czasami są to konflikty, a czasami są to problemy, które gdzieś próbuje się rozwiązać. Akurat ta mama jest kobietą zasadniczą, ma do tego prawo, broni swojej córki, ja ją rozumiem, ale mieliśmy do czynienia z takim, myślę, zachowaniem, które no nie do końca oczekiwalibyśmy od niego, od kogoś, kto pełni nadzór, kto nie dość, że jest osobą doświadczoną, bo przecież pani Paśce nie można tego odmówić, że jest osobą doświadczoną, to jednak powinna mieć jeszcze i również... No nie użyję tego słowa, bo byłoby to może nie fair wobec niej, a wiążące się z dawnymi czasami. Natomiast myślę, że zabrakło trochę pewnego rodzaju samokontroli, zrzucenie dzisiaj odpowiedzialności na polonistkę. Nie tędy droga. Na pewno w gimnazjum jest sporo, w szkole podstawowej, bo to już teraz. Jest sporo wartościowych uczniów, którym należy dać szansę. Ortografia, interpunkcja to nie wszystko. I na tym bym postawił kropkę. Przejdźmy do ważniejszych tematów politycznych. Z kolei ja mnie co mnie interesuje, bo to jest dziewczynka, która wygrała już ten konkurs, chyba w roku ubiegłym, w dziedzinie reportażu. No tak, gdzieś tam było. W dziedzinie reportażu. I jestem ciekaw, jak w tym roku zostanie oceniona ta jej praca, dlatego że ona ją złożyła poza szkołą. I czy oceniający tę pracę będą potrafili oddzielić emocje, które wokół się sprawy zrobiły, od tego,
od tego, co w tym felietonie jest i jak, w jaki sposób on został napisany. Ciężko mi powiedzieć. Musimy zobaczymy. Czas oddać pokaże. Tutaj na osąd, zobaczymy, jakie prace wpłynęły na ten konkurs. Ja muszę powiedzieć tylko tyle, że patrząc na to, w którym kierunku ten konkurs zmierza, ma on charakter zbyt polonistyczny. Tak? Znaczy to zderzamy się z wielkimi gwiazdami, które z dziennikarstwem mają niewiele wspólnego. Także i na tym konkursie oczywiście przychodzą tam ludzie bardzo wartościowi. Natomiast to jest coś, czego mnie nauczyła praca w wielkich mediach, to znaczy bierzesz mikrofon i zasuwasz, a potem pod twoim materiałem podpisuje się ktoś wieczorem, kto po prostu skupił sporo materiałów. Zresztą Jacek Woźniak był dziennikarzem, Jacek wie, jak to wygląda. Dlatego bardzo mnie zainteresowało, wiesz co, to co napisał i to co opublikowała Gazeta Kołobrzeska, to co napisał Rzecznik Praw Dziecka w tej sprawie. A. Szalenie ważna sprawa i pokazująca, jak daleko sięga granica prawa dziecka do tego, żeby mieć swój własny pogląd w tym zakresie. I uważam, że dobrze, że Rzecznik Praw Dziecka o tej sprawie napisał. Z kolei mój osobisty pogląd jest taki, nie pamiętam, kto go wyraził, ale wydaje mi się, że sam w sobie posiada pewną wartość, bo ja się z tobą mogę nie zgadzać, nie? Wręcz być oburzony tym, co mówisz i jak prezentujesz. Ale jestem gotów umrzeć i zginąć w walce za to, żebyś ty miał prawo o tym mówić. Jefferson, nie? To powiedział. Tak. I powiem wam szczerze, że w tym przypadku uważam, że należałoby podejść trochę inaczej do tego, co to dziecko napisało. Zgadza się. W ogóle należało tej dziewczynce pogratulować, bo my ciągle mówimy, że ta młodzież jest nijaka, siedzi w swoich telefonach, na Facebooku, ma wszystko generalnie rzecz biorąc gdzieś. Mamy do czynienia z postawą, która wcale taka nie jest, która wskazuje, że nie tędy droga i należy pójść w jakimś innym kierunku, a przede wszystkim te problemy należy zauważyć. Skoro ona zauważa te problemy, to i również będzie zauważała wiele innych problemów. To po pierwsze, to znaczy, że będzie miała pióro dziennikarskie, jak jeszcze odrobinę się dokształci i wyrobi, tak, bo no, dziś jest po prostu jeszcze dzieckiem. To jak gdyby jedna kwestia, druga kwestia to również pokazuje, że no nie umrzemy i ktoś nas zastąpi. Jak idąc z Jeffersonem, to prawdziwy demokrata to ten, gdy źle zaparkuje, to jeszcze wlepi sobie mandat. I tego należy również oczekiwać i będziemy wszyscy szczęśliwsi, będzie nam się lepiej żyło. Ale wracając do naszego małego grajdołka, ferie dobiegają końca. Co panowie powiecie na zmianie w Prawie i Sprawiedliwości w klubie, gdzie demokratycznie w gabinecie europosła Czesława Hoca zmienia się przewodniczący tego klubu? No i nie wiem, dlaczego się tak uśmiechacie. Śmieję się na to słowo demokratycznie. Aha. No i demokratycznie Marek Mydarczyk już nabył się tym przewodniczącym klubu, teraz musi nabyć się Krzysztof Plewko po to, żeby się nabył, a potem nabyła się Małgorzata Zajączkowska. No biorąc pod uwagę, że z 10 miesięcy jeszcze do wyborów, no to... No to mają po 5 miesięcy. To po 5 miesięcy będzie wszystko. No jeżeli faktycznie jest takie wytłumaczenie, jakie koledzy z Prawa i Sprawiedliwości tłumaczą, no to no, gratuluję pomysłu. Jest to pewnego rodzaju sposób na funkcjonowanie, na nabieranie doświadczenia w samorządzie, zwłaszcza w roku wyborczym. No ale cóż, no, z drugiej strony mogę powiedzieć to tak. Zamienił stryjek siekierkę na kijek. Marek Mynarczyk słynie ze swoich bardzo takich mocnych, kontrowersyjnych poglądów, artykułowania ich bardzo prosto, przy czym Krzysztof Plewko wcale mu nie ustępuje. Przy czym jeszcze jedna ważna rzecz, że przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości będzie miał na pewno większe zadanie niż inni radni z tego klubu przy kreowaniu pewnej polityki w kampanii wyborczej w tym roku. Ja się tak zastanawiam, jeżeli prawdą jest to, co pan Krzysztof Plewko mówił na temat tych słynnych nagrań, w których już no, otwartym tekstem powiedział, jednym z bohaterów tych nagrań jest Henryk Bieńkowski. Jeżeli prawdą jest również to, że niezależny Kołobrzeg umizguje się do Prawa i Sprawiedliwości, żeby razem wspólnie z jednej listy startować w przyszłych wyborach samorządowych. Albo odwrotnie. No to ja bardzo chciałbym zobaczyć Henryka Bieńkowskiego i Krzysztofa Plewkę razem na jednej liście wyborczej, razem starający się o przekonanie wyborców, o dobry wynik, pracujący, żeby dobry wynik był w wyborach i przy czym jak sobie ściskają dłoń. Bardzo chciałbym to zobaczyć, bo akurat te dwie rzeczy wykluczają się. I moim zdaniem najpierw po panu Mynarczykowi powinna być przewodniczącą klubu pani Zajączkowska do tych trudnych tematów. A na koniec dopiero, dokładnie, a na koniec tuż przed wyborami pan Krzysztof Plewko. Jeżeli taki jest powód faktycznie, jaki podają koledzy. Jacek Woźniak. Jak usłyszałem o tym, że się panowie zamienili miejscami, to mi się przypomniał taki dowcip o kuchni wschodniej, gdzie w restauracji ktoś pyta, czy lepiej zjeść kaczkę czy kurczaka. Nie? I odpowiedź restauratora. Nie chcę tego mówić, żeby... Jeden pies. Tak? Ludzie, no to ty powiedział.
Z mojego punktu widzenia nie ma żadnego znaczenia, który z nich jest przewodniczącym klubu. Nic się nie zmieni kompletnie. Z kolei nie wierzę w to, że się umówili na te okresy. To... No bo ktoś by to wcześniej powiedział, tak? Tak, bo to byłoby powiedziane otwartym tekstem, słuchajcie, przez 5 miesięcy będzie Młynarczyk, przez 5 miesięcy będzie Plewko, przez 5 miesięcy będzie Zajączkowski. Tego nie mówiono. Wręcz pan Młynarczyk, pytany przez dziennikarzy lokalnej telewizji w tym temacie, bez komentarza. No nie, tam komentarza akurat udzielił, muszę powiedzieć, że można było porozmawiać z panem Młynarczykiem. Natomiast no, nie przekonał mnie Henryk Carewicz, tak, który, no, znaczy nie przekonał. On powiedział, że taka była decyzja podjęta i po prostu przekazano władzę. Tak, Chyba, że teraz ją podjęto i pan Młynarczyk został zaskoczony. Czyli to wreszcie odczytano moją No to prawo. Teraz pytanie, w czym pan Młynarczyk podpadł swoim liderom? Nie wiem, natomiast jest na pewno osobą, która cieszy się w Kobrzegu dużą popularnością. No tak, z tego mu nie można odmówić. Tak, pomimo, że jest kontrowersyjny, to jednak jest duża część, która popiera jego poglądy. Ja bym powiedział, że jest szczery. Ja nie wiem, mam takie wrażenie, że on naprawdę tak wierzy w to wszystko. Przepraszam, panie Marku, ja muszę to powiedzieć. Nie? Pan jeszcze jak był w PDK, potrafił spalić każdy pomysł. I zaskoczenia, nigdy nie było zaskoczenia. Znaczy dla PDK było zaskoczenie, bo... No cóż, to było podwójne zaskoczenie. Włosy rwali, ale to... Ja i tak pana lubię. No. Tak jest. Okej, przyjmujemy tę deklarację na słowo. Dariusz Zawadzki, Jacek Woźniak byli naszymi gośćmi. Zapraszamy już wkrótce na miasto Kołbrzeg.pl. Kłaniam się.